Na samym początku były w tym miejscu glinianki, przez które przepływała rzeczka Bogdanka. Namiestnik krajowarcy Greiser zamierzał podległe mu ziemię uczynić wzorem stosunków narodowo-socjalistycznych dla całej Rzeszy. Wielkopolska miała pełnić funkcję dostawcy surowców, żywności i taniej siły roboczej dla innych regionów. Chciano przyspieszyć integrację tego obszaru pod względem gospodarczym z resztą Niemiec. Krajobraz podporządkowanych terenów nie przypadł nazistom do gustu. Urbaniści niemieccy opracowali plany przestrzennego zagospodarowania krajowarty w celu zmiany wizerunku miast poprzez ich modernizację i germanizację. Projekty dotyczyły zmian układów sieci ulic, wznoszenia gigantycznych budowli, tworzenia oddzielnych dzielnic mieszkaniowych dla Niemców i Polaków oraz niszczenia obiektów polskiej, a także żydowskiej kultury. Zamierzano podnieść standard życia mieszkańców stolicy, czyli Poznania, poprzez przekształcenie krajobrazu na bardziej zielone i sprzyjające rekreacji. Naczelnik okręgu podzielał te poglądy dotyczące odnowienia przyrody na tym obszarze. Chciano zwiększyć tereny leśne do 400 tysięcy hektarów i usprawnić gospodarkę wodną, między innymi poprzez stworzenie sztucznych jezior. Przy udziale nadburmistrza Szeflera przesunięto granice Poznania w kierunku zachodnim i wschodnim. W ten sposób poszerzono miejskie tereny zielone. Po przyłączeniu podmiejskich dzielnic planowano budowę obwodnicy autostrady oraz odnowę okolicy Jeziora Golnicińskiego. Plan z listopada 1939 roku zakładał utworzenie kompleksu zieleni rozciągającego się od Parku Słackiego w kierunku Jeziora Kierskiego. Centralny punkt Parku Golęcińskiego o powierzchni 1100 hektarów miał stanowić sztuczny zbiornik wodny o długości 1500 metrów i szerokości od 200 do 400 metrów. W czasie okupacji nadano mu nazwę Elsenzej, a w późniejszym okresie Rusałka. Cały ten obszar był przeznaczony do użytku wyłącznie przez Niemców. Do przeobrażenia Poznania zamierzano wykorzystać ludność żydowską, dlatego zaczęto ją deportować z gett, gdyż poznańskich Żydów wcześniej wywieziono z miasta. Projekty miały na celu polepszenie warunków bytowych Niemców, czyli nadludzi, kosztem okupowanych społeczności. Żydzi byli obsesją Hitlera. Marzył o zgładzeniu tych, których uważał za podludzi. Konferencja Wannsee ze stycznia 1942 roku przyniosła ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, czyli plan ludobójstwa. Już 2 lata wcześniej na zamku w Poznaniu zapadła podobna decyzja. Eksterminacja była realizowana poprzez wyniszczanie przez pracę oraz wysyłanie ludzi do komór gazowych. Podczas II wojny światowej wobec Żydów obowiązywały specjalne ograniczenia i zakazy. Byli oni obiektem prześladowań. Niektórzy historycy przypuszczają, że Adolf Hitler przegrał konflikt przez zbyt duże zaangażowanie w Holokaust, ponieważ brakowało pociągów z zaopatrzeniem dla wojska, ale wystarczyło środków do przewozu ludności żydowskiej do obozów. Początkowo w grudniu 1939 roku Żydzi oraz Polacy byli wysiedlani z Wielkopolski. Przedtem w krajowarcie żyło około 385 tysięcy Żydów, a w samym Poznaniu około 1500. Jednak wiosną 1941 roku nastąpił początek deportacji ludności żydowskiej z gett prowincjonalnych do obozów pracy przymusowej w stolicy okręgu. Tam oraz w okolicy funkcjonowało 29 obozów hitlerowskich, w których przybywało około 11 tysięcy więźniów żydowskich. Ponad połowa ankietowanych przez nas poznaniaków, bo aż 57% ma świadomość, w jaki sposób powstało jezioro Rusałka. Do pracy nad zmianą polskiego krajobrazu zatrudniał Wydział Ogrodów i Cmentarzy Zarządu Miasta oraz podległe mu działy. Początkowo rekrutacje w gettach odbywały się na zasadzie dobrowolności. Dawano pracę Żydom z okolic Golęcina, Strzeszyna, Kieksza, Sołacza, Kobyle Pola i Parku Kasprowicza. Fritz Neumann zajmował się zatrudnianiem więźniów żydowskich w Poznaniu. Hans Neumann był kierownikiem nadzorującym bezpośrednio pracę Żydów. Franz Siebung ocenił przydatność ludzi do wykonywania ciężkich prac fizycznych. Do pracy przy sztucznym jeziorze byli zmuszeni więźniowie żydowskiego pochodzenia, głównie z obozów w Krzyżownikach. Ale zdarzały się też osoby ze Strzeszyna, Golęcina czy Fortu Radziwiłła. Ich jedyny wybór to praca albo rozstrzelanie. Musieli codziennie pokonywać pieszo duże odległości do miejsca pracy. Z Krzyżownik prowadzono kolumny więźniów nad jezioro Kierskie i wzdłuż rzeczki Bogdanki. Do ich zadań należało kopanie niecki przyszłego jeziora, tworzenie kanałów wodnych, zalesianie terenów, budowa dróg spacerowych i dojazdowych wzdłuż jeziora Kierskiego z własnoręcznie przygotowanego tłuczka kamiennego oraz ceglanego, pozyskanego z rozebranej cegielni przy ulicy Niestachowskiej, umacnianie podłoża płytami złożonymi z żydowskich cmentarzy i rozbiórka budynków. Dno jeziora było przepełnione gruzem i ciałami. Nad zbiornikiem od strony Woli przerzucono 2 kamienne mosty wykonane częściowo z żydowskich macew.
W maju 1940 roku prezes Rejency zarządził usunięcie nagrobków z cmentarza żydowskiego przy ulicy Głogowskiej, a Niemcy ograbili grobowce. Najważniejsze miejsce Żydów zostało zhańbione, a nagrobki wykorzystywano właśnie do takich prac w terenie. Jezioro powstało w 1943 roku poprzez spiętrzenie wód Bogdanki. Utworzono tam także plażę. Do Getzt dochodziły informacje o faktycznych warunkach w obozach pracy, przez co brakowało chętnych. W efekcie urządzono łapanki na ulicach i masowe aresztowania. Więźniowie przebywali w zamknięciu, pozbawieni nadziei na normalne życie. W 1938 roku wzniesiono budynek szkoły przy ulicy Leśnowolskiej. Początkowo osadzono tam francuskich jeńców wojennych. W kwietniu 1940 roku ławica poszerzona została o krzyżowniki zwane Steinek. W połowie 1941 roku pod tą nazwą administracja niemiecka i firma robót kanalizacyjnych utworzyły obóz pracy przymusowej dla Żydów, gdzie komendantem był Kreim. Na obóz mówiono także Judenarbeitslager Elsensei. Ci, którzy kopali zbiornik, byli sprowadzani z innych miast Polski, a nawet z zagranicy. Początkowo zgromadzono około 300 pracowników, później ich liczba wzrosła do 700. W 1941 roku w obozach w Poznaniu znajdowało się około 15 tysięcy Żydów. Byli to zdrowi i młodzi ludzie. Wycieńczonych pracą wywożono transportem i przywożono siły zastępcze. Obozy pracy miały charakter ścisłego więzienia. Od wolności dzielił ludzi drut kolczasty. Żydzi byli znienawidzeni przez nazistów i nieludzko traktowani. Następca Artura Greissera przemawiał do nich. Wy Żydzi, jesteście wszyscy skazani na stracenie. Jedynie praca i posłuszeństwo może przedłużyć wasze życie. W Steinek, podobnie jak w innych obozach, byli zmuszani do ciężkiej fizycznej pracy przez kilkanaście godzin dziennie, niezależnie od pogody, często będąc do pasa w wodzie. Zawsze byli otoczeni przez kordon Niemców z karabinami. Stosowano różne formy przemocy psychicznej i fizycznej. Podczas pracy Hans Neumann pastwił się nad swoimi podwładnymi. Nadzorca Kęsy i antysemici zachęcali hitlerowców do znęcania się i zadawania prac, którym żydowscy pracownicy nie mogli podołać. Często słaniali się na nogach i padali z wyczerpania. Dla rozrywki zimą kazano więźniom rozebrać się i zakopywano ich pod śniegiem, bito rózgą lub duszono. Żydzi byli pogrążeni w apatii i rezygnacji. W obozie panowały tragiczne warunki, wynikające z braku urządzeń sanitarnych oraz możliwości zadbania o higienę i zmiany ubrań lub obuwia, przez co odzież się rozpadała. Wszędzie były pchły, a w celach potęgował się brud. Osoby zaradne same robiły sobie buty z kawałków drewna i sznurków. Więźniowie spali na dziurawych drewnianych pryczach. Posiłkiem dnia było około pół litra wodnistej zupy z marchwi lub buraków. Karą za niewykonanie dziennej normy pracy był brak jedzenia. Wlakże panował głód i choroby. Niektórzy szukali pożywienia w śmietnikach oraz pomocy z zewnątrz. Polska była jednym krajem, w którym ratowanie Żydów było zagrożone karą śmierci dla całej rodziny. Osoby ukrywające więźniów lub pomagające w inny sposób bały się nawet własnych krewnych, gdyż istniało ryzyko donosu. Mimo to okoliczni mieszkańcy przekazywali korespondencję i przemycali chleb do obozu od piekarza Kopydłowskiego. Na drodze w kierunku pracy Polacy zostawiali ziemniaki w mundurkach i kaszę, a zatrudnieni u rzeźnika dawali koninę. Dzielono się z więźniami także jarzynami, owocami, mąką, tym co zostało z obiadu oraz nićmi do szycia zniszczonych ubrań. Fałszowano i podbierano z urzędów recepty kwity na środki opatrunkowe i czystości, by zakupić dla potrzebujących leki, odżywki, witaminy i mydło. Brakowało opieki dentystycznej oraz narzędzi stomatologicznych, ale i tak Niemcy wyrywali Żydom złote zęby dla zysku. Pomimo, że obóz był formalnie pod nadzorem niemieckiego lekarza, to odnotowywano w ten czas dużą śmiertelność. Miała tam miejsce epidemia tyfusu, ale częstym powodem zgonów były także choroby układu pokarmowego, oddechowego oraz serca. Wmawiano chorym, że są odwożeni do szpitali, jednak nigdy z nich nie powracali. W rzeczywistości wywożono ich zwykle do obozów zakłady, na przykład do Chełma nad Nerem, gdzie byli uśmiercani. Czasami także na miejscu strzelano do słabych i chorych. W obozie panowały bardzo surowe zasady. Za najmniejsze wykroczenia wieszano. Karane w ten sposób były m.in. nieprzestrzeganie regulaminu, ucieczki, próby oddalania się od miejsca pracy i korzystanie z pomocy. Hitlerowcy posuwali się także do prowokacji i skazywania niewinnych na śmierć. Wyroki najczęściej wykonywano w samym obozie lub na stadionie miejskim na Widzie, gdzie wieszano ofiary na specjalnych trójramiennych szubienicach. W ciągu 2 lat uśmiercono tak 106 osób.
Egzekucji dokonywano w obecności pozostałych więźniów, gestapo, lokalnych wysokich funkcjonariuszy partyjnych i przedstawicieli władz administracyjnych. W Steinek panował terror, lęk i śmierć na każdym kroku. Główne jej przyczyny to wycieńczenie ciężką pracą, choroby, głód, zimowe chłody oraz zabójstwa. Niemiecki saper celowo zdetonował ładunki wybuchowe baterii Bogdanka wraz z 11 Żydami. Lasek Golęciński był areną rozstrzeliwania żydowskich pracowników. Musieli oni sami kopać swoje mogiły i padali w nie trupem warstwowo. Ciała chorych oraz mordowanych składano w piwnicy i na podwórzu. Wykorzystywano je również do tworzenia eksponatów dla Muzeum Czystości Rasy w Wiedniu. Część zwłok spalono w spalarni śmieci i w krematorium Instytutu Anatomii Uniwersytetu Rzeszy. Ludność żydowską chowano na cmentarzu na Górczynie i Dębcu. Po wojnie szczątki były ekshumowane na cmentarz na Miłostowie, który powstał dzięki niewolniczej pracy Żydów. W 5 mogiłach leży około 1000 ciał Żydów zamordowanych przez nazistów. W drodze między Sołaczem a Uniwersytetem Przyrodniczym także znajdowano czaszki ofiar. Wiosną 1943 roku w obozach w stolicy kraju Warty było około 1600 Żydów. W całym okręgu w sierpniu tego samego roku wszystkie obozy pracy przymusowej dla ludności żydowskiej zostały zlikwidowane. Proces ten polegał na zamknięciu budynków i wywiezieniu zdrowych pracowników w głąb Rzeszy. 2 tygodnie później rzeczywiście obóz Steinek został rozwiązany. Ci, którzy przeżyli okres pracy nad Rusałką, byli wywożeni do Auschwitz. Okupację w kraju Warty przeżyło około 5 tysięcy ludności żydowskiej, co oznacza, że stracono około 380 tysięcy osób. W samym Poznaniu z około 3 tysięcy Żydów przetrwało kilkudziesięciu. Po wojnie większość wyemigrowała do Izraela i USA. W obozach więźniowie pisywali pamiętniki, wiersze, notatki, lecz ich twórczość została w większości zniszczona w płomieniach. W ostatnich chwilach życia żegnali się serdecznie ze współwięźniami i umierali ze słowami modlitwy na ustach. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jedyny. Lasy otaczające zbiornik wodny skrywają 3 pomniki upamiętniające miejsca kaźni ze stycznia 1940 roku, gdy SS dokonało masowych egzekucji więźniów Fortu VII w Poznaniu. Do sprzątania zwłok po tej rzezi zatrudniono Żydów. Ludność ta była narzędziem i ofiarą hitlerowców. Dzięki ich niewolniczej pracy powstała Rusałka. Naziści przelali krew wielu niewinnych ludzi, by zrealizować ten projekt. W czerwcu 1956 roku nad tym miejscem przelatywał samolot. W pewnym momencie z maszyny wypadł pasażer. Zginął na miejscu w momencie uderzenia o powierzchnię wody. Od 1972 roku Edmund Kolanowski terroryzował kobiety nad Rusałką. Bił je i ranił nożem. W 2013 roku przy zbiorniku znaleziono zwłoki 52-letniego mężczyzny, który popełnił samobójstwo. Podobno w pobliżu miejsc wojennych tragedii często znajdowano nowe szczątki. To miejsce uciech plażowiczów, sportowców i miłośników natury. Jest pozoru ciche, pełno uroku, ale skrywa ponure tajemnice. Jest to cmentarz wielu istnień.